Próbujemy ten młodszy trochę wprowadzać taką bardziej tą dorosłą koszykówkę, chociaż dzisiaj nie było Celiny Kwietoń, która wyjechała, Stefa jest na kadrze na turnieju na Węgrzech, no ale jest możliwość w takim meczu sprawdzenia choćby dania chwili grania tym młodszym zawodniczkom. Jakie cele na tą drugą część? No na tą drugą część sezonu wiadomo, że te cele są jednoznaczne, czyli utrzymanie się w pierwszej lidze będzie ciężko, bo tam jednak te zespoły od 6 do 10 miejsca no, są dosyć mocne, no, ale będziemy walczyć o to, żeby się utrzymać i żeby nie być w tej dwójce, która spadnie z ligi. Jurek, przy dwóch wygranych w tamtym sezonie będzie bardzo ciężko. Tak, no to jest zbyt, powiem szczerze, trochę zbyt mało dużych punktów, ale w takiej podobnej sytuacji jest też Lublin ŁKS, no ale to trzeba zdobywać punkty duże i spokojnie sobie utrzymać, ale powiem, że to będzie walka do końca. Ale myślicie o wzmocnieniu w jakichś okienkach? Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, przy tych finansach, które mamy i które dostaliśmy na 2015 na sport kwalifikowany, to w tej chwili nie ma szans, żeby wzmocnić, bo to wszystko kosztuje. Wprowadzenie zawodniczki to nie dość, że kosztuje jakieś tam stypendium, to jeszcze dodatkowe rzeczy typu mieszkanie, typu jakieś obiady i tak dalej, ale to no nas w tej chwili nie stać, dlatego tutaj taki sparing, wpuszczenie Dagmary jest znakiem, że my będziemy grali tym składem do końca. A wiemy, że zarząd miał się spotkać z zawodniczkami w tym okresie i poważna miała być rozmowa, odbyła się? No odbyła się, wiadomo, że to jest tak. Wszyscy wiemy, że chcemy, żeby to się utrzymało, że ten zespół de facto się w czasie gry tworzy i są różne sytuacje, które no, czasami nie stwarzają możliwości, że on się prawidłowo rozwija i wygrywa. Zresztą same mecze, Państwo widzicie, same mecze, które przegrywamy tam 5, 6 czy 3, no, są to denerwujące, ale to czegoś brakuje. Może w tej drugiej części sezonu one rzeczywiście się na tyle zgrają, na tyle wszystkie te poukładają sobie charaktery, że będzie ok. Ale też trzeba liczyć, że może też być jak do tej pory, że te mecze gdzieś tam trwają, trzy kwarty jest w miarę ok, a czwarta wszystko się gdzieś tam wali i przegrywamy w końcówce. Dlatego mówię, no dlatego Darek pracuje na tym, dlatego taki sparring jest potrzebny i tak dalej, żeby no, wejść w tą drugą część sezonu, żeby się utrzymać.